Dzień dobry. Dzień dobry. Moim gościem jest pan profesor Mariusz Adamek z Katedry Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Wykrywania Raka Płuca przy pomocy niskodawkowej tomografii komputerowej. I tematem naszej rozmowy będzie właśnie ten program profilaktycznych badań screeningowych, nazywanych też badaniami przesiewowymi, które mają na celu wczesne wykrywanie raka płuca. I te badania wykonywane są przy użyciu techniki niskodawkowej tomografii komputerowej. I panie profesorze, bardzo bym chciała, żeby pan powiedział pokrótce, jakie są główne założenia tego programu, jakie on ma też znaczenie dla naszego zdrowia populacyjnego. Po pierwsze, założenia są takie, żeby przede wszystkim zmienić ten niekorzystny trend i tendencję, która utrzymuje się od wielu, wielu lat i która polega na tym, że przeżycie pięcioletnie w raku płuca to jest kilkanaście procent. Ostatnio w Polsce zostało przekroczone 13%. W Europie, na świecie to jest 16-17, ale jest to bardzo, bardzo mało w porównaniu z innymi rakami, które są głównymi zabójcami, takimi jak rak jelita grubego, piersi czy rak gruczołu krokowego, gdzie przeżycia sięgają grubo powyżej 50%. Więc to jest pierwsze zadanie. Ta sytuacja utrzymuje się mimo coraz mniejszej liczby osób, które palą i mimo tego, że leczenie jako takie jest coraz bardziej skuteczne. Najwięcej jest osób też, które niestety są diagnozowane w późnym stadium, bo to jest aż 80%. W późnym stadium, to znaczy takim z definicji, które nie pozwala, aby pacjent był leczony radykalnie, czyli zoperowany. Tylko 20% pacjentów w Polsce jest możliwe do zoperowania w tym pierwszym, po diagnozie, w tym pierwszym czasie. I program z jednej strony oczywiście zmierza do tego, żeby zredukować śmiertelność z powodu raka płuca, ale wiemy z innych programów przesiewowych, że to jest proces długotrwały, wieloletni, ale pierwszą tendencją, pierwszą obserwacją, którą spodziewamy się być może zauważyć, to jest przesunięcie pewnej liczby pacjentów z tej grupy, która nie może być poddana zabiegowi, do tej grupy, która może być poddana zabiegowi, czyli innymi słowy tych pacjentów, tych osób, które mogą być leczone radykalnie. Oczywiście, jak zawsze w tych programach, które były już prowadzone w różnych krajach w sposób pilotażowy, musi być integralną komponentą tego programu polityka antytytoniowa, czyli prewencja pierwotna, bo to, co my proponujemy osobom o zwiększonym ryzyku zachorowania, to już jest prewencja wtórna. Więc to są takie ramowa grupa docelowa i mniej więcej ramowe cele, które można w ten sposób określić. Czyli jacy pacjenci tak naprawdę byliby objęci tymi badaniami przesiewowymi? Jaka to jest grupa? Więc grupa jest zdefiniowana, jak powiedziałem, są to osoby o zwiększonym ryzyku zachorowania i to jest zdefiniowane w sposób mianowicie taki, że pacjent musi być w odpowiednim wieku, to znaczy to jest 55 do 74 roku życia, albo badaniu podlegają osoby od 50 roku życia, jeśli mają jeden z czynników dodatkowych, czynników ryzyka, do których zaliczamy tutaj raka płuca w rodzinie, włóknienie płuc, obturacyjną chorobę płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, ekspozycję na metale ciężkie. To jest
to kryterium wiekowe, natomiast dodatkowym kryterium jest kryterium dotyczące całkowitej konsumpcji tytoniu, to jest 20 paczko lat, czyli jedna paczka dziennie przez rok to jest jeden paczko rok i pacjent, osoba, która jest poddawana screeningowi, nie mogła przestać palić dłużej niż 15 lat temu. Więc to jest taka minimalna definicja, którą każdy, kto wchodzi do programu, musi spełniać. Bardzo istotną kwestią jest, wydaje mi się, też jakość, prawda, wykonywanych badań i czy, no bo tak naprawdę to ona decyduje o efektywności tego programu screeningowego. Czy w jaki sposób można tę jakość badań sprawdzać, kontrolować, monitorować? Więc kontrolować można w dwojaki sposób, to znaczy po pierwsze lokalnie, a po drugie globalnie. Lokalnie to jest tak, że myśmy dzięki staraniom jednego z kolegów, konkretnie pana profesora Rzymana z Uniwersytetu Gdańskiego Medycznego, mamy do dyspozycji specjalne fantomy, które pozyskaliśmy dzięki grantowi naukowemu z Towarzystwa Radiologicznego Północnej Ameryki, RSNA, tak to się nazywa. I co jakiś określony czas taki fantom jest deponowany w danym skanerze, wykonujemy badanie i wysyłamy ten wynik właśnie do instytucji, która się tym zajmuje i mamy odpowiedź tak, jest dobrze skalibrowany skaner, obrazy są odpowiedniej jakości. To jest jedna rzecz, to jest to, co robimy lokalnie, natomiast globalnie to jest przede wszystkim depozycja wszystkich obrazów w jednym miejscu centralnym i to jest oczywiście serwer, który jest częścią architektoniki chmurowej platformy, która gromadzi wszystkie zdjęcia i dane o pacjencie i tam można dokonywać to, co się nazywa po angielsku central reading, czyli czymś, co de facto jest kontrolowane w ten sposób, że dane zdjęcie i to, co jest opisywane, jest kontrolowane i weryfikowane przez innego radiologa. I tutaj ma pani redaktor absolutnie rację, że w tego typu programach i w tym również to jest rzecz kluczowa, ponieważ wymagana jest bardzo ścisła standaryzacja tych badań, ponieważ my się posługujemy liczbami, które określają albo objętość danego wózka, albo jego średnicę w zależności od jego charakteru. I żeby zaobserwować zmiany i podjąć pewne działania, które są wymagane według standardów i europejskich, i amerykańskich, no musimy te badania mieć bardzo, bardzo powtarzalne. I tak jak stwierdziłem, te dwie metody właśnie temu służą. Te badania wykonywane techniką niskodawkowej tomografii komputerowej tak naprawdę mogą wykryć także inne zmiany, prawda? Nie tylko zmiany nowotworowe, nie tylko raka płuca. To też jest taka ich dodatkowa wartość, zaleta. Z całą pewnością i to jest bardzo ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę i to zarówno dla osób, które się decydują na tego typu na uczestnictwo w tego typu badaniach, ale również i dla osób, które są decydentami, dlatego że z całą pewnością ogniskujemy się, skupiamy się na wykrywaniu wczesnego raka płuca. Natomiast oprócz tego mamy informacje na temat wielu patologii i schorzeń, które rozgrywają się w obrębie klatki piersiowej, choć też troszkę poza nią, zaraz o tym powiem. I taką naszą największą troską i osób, które robią takie badania na świecie, jest tak zwana Wielka Trójka. Ona tak się nazywa, ponieważ jest odpowiedzialna za bardzo dużą liczbę zgonów wśród społeczeństwa. Oprócz raka płuca, to jest już wspomniana przeze mnie przewlekooperacyjna choroba płuc i choroba niedokrwienna serca. Wynika to z prostego faktu, że skany, tomografie, badanie tomograficzne, które uzyskujemy, no pokazuje nam i może półilościowo określić obecność rozedmy i grubość ściany oskrzeli. To są dwie komponenty, które składają się na POHP, czyli obturacyjną chorobę płuc.
I jest to bardzo ważne, dlatego że w swoim rozwoju i przewlekłości zmiany te prowadzą często do niewydolności oddechowej. Również pacjenci, którzy są palaczami tytoniu, zanim trafią do pulmonologa, torakochirurga czy onkologa, wcześniej, i o tym wiedzą kardiolodzy, trafiają do nich z chorobą niedokrwienną serca, ponieważ etiologia, pochodzenie choroby niedokrwiennej serca i raka płuca jest dość podobna, czyli jest to w dużym odsetku choroba odtytoniowa. Oprócz tej wielkiej trójki, którą wymieniłem, potrafimy zdiagnozować choroby śródmiąższowe płuc, guzy śródpiersia, guzy tarczycy. Potrafimy zdiagnozować to, co się dzieje poniżej klatki piersiowej, czyli jakąś patologię guzy górnych biegunów nerek, ponieważ tam badanie też sięga. Mówiłem już o zwłóknieniu płuc, to jest również choroba śródmiąższowa płuc. I można by tego wymieniać więcej, ale to, co już wymieniłem, powoduje, że badanie obecnie jest nazywane w Stanach Zjednoczonych dorocznym sprawdzianem stanu zdrowia, ponieważ dlatego dorocznym, bo najczęściej to badanie, wiemy to z wieloletniej praktyki, jest powtarzane co roku, a nie wcześniej. No i stanem zdrowia, dlatego że dotyczy nie tylko raka płuca, ale również kilku innych schorzeń możliwych, które są odtytoniowe bądź nawet nie. Jeszcze jest ważną sprawą, co przed momentem mi umknęło, malformacje aorty, czyli tętniaki aorty, choroby naczyniowe aorty, które też są dosyć częste i zagrażające życiu. Także tak jak pani redaktor stwierdziła, to jest wartość, absolutnie wartość dodana, która powoduje, że tomografia niskodawkowa jest bardziej kosztoefektywna, gdyby była w momencie, kiedy byśmy badali tylko w kierunku raka płuca. Panie profesorze, a na jakim etapie obecnie realizacji czy wdrożenia jest ten program, o którym rozmawiamy, czyli program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca? Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że ten poziom realizacji jest dużo mniej zaawansowany, niż powinien był być, co wynika, jak wiadomo, z pandemii. My byliśmy gotowi już do rozpoczęcia w marcu zeszłego roku. No i jak pamiętamy, bo to było zaledwie kilka dni temu, wtedy 4 marca zostało ogłoszone, że w Polsce zidentyfikowany pierwszy przypadek COVID-19, potem był lockdown, potem były wakacje, no i to, co się działo na jesieni. Więc opóźnienie jest spore. W tej chwili według ostatnich danych, które mamy, no można powiedzieć, że jest zrobionych około 1300 badań, jest to niewiele, dlatego że program przewiduje z tą alokacją, którą mamy z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli z badania te są robione w oparciu o fundusze unijne, jest to 55 tysięcy badań u 15 tysięcy pacjentów, ale czas mamy do końca 2023 roku. Będziemy też starali się ten program wydłużyć. Mamy, muszę powiedzieć jednoznacznie, dobrą atmosferę, jeśli chodzi o ministerstwo, więc myślę, że to się uda. Mamy też zrozumienie tej sytuacji, no i pewne deklaracje, które wydaje się spowodują, że program może będzie szerszy, niż to przewiduje obecna alokacja. Ale tutaj z całą pewnością opóźnienie jest spore, no wynikające jednak z dosyć obiektywnych faktów, bo trudno było oferować na początku pandemii działania prewencyjne, kiedy był napór, prawda, choroby. W tej chwili pewnie to jest łatwiejsze, dlatego że już do pewnych rzeczy nawykliśmy i pewne procedury są standardowe. Ale zmagamy się z tym właściwie każdego dnia. I mamy całą Polskę już pokrytą ośrodkami, które te badania robią. To jest 6 makroregionów.
i one mają dwa bądź trzy województwa i w każdym z nich są ośrodki, które współpracują z takim centrum w makroregionie. Także dostępność jest niezła i tak jak mówię, jest to o tyle dobre, że potrafimy w tej chwili na bieżąco określać, co się dzieje, jak się dzieje i też to, na ile program jest wykonywany właściwie w sensie oczywiście monitorowania jego efektów. Także każdy w swoim regionie może się zwrócić do takiego centrum. To jest Gdański Uniwersytet Medyczny, to jest Białostockie Centrum Onkologii, to jest Poznański Uniwersytet Medyczny, to jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Śląski Uniwersytet Medyczny. To są te centra, które zawiadują programem na terenie całego kraju. Czy uważa Pan profesor za zasadne dołączenie do tego programu jeszcze innych technik diagnostycznych, typu na przykład elektrobronchonawigacja, czy to mogłoby zwiększyć efektywność badania? Z pewnością tak, bo my w tym programie oczywiście zajmujemy się, można powiedzieć, rzeczami, no, które po części wymagają dodatkowej diagnostyki. I oczywiście tutaj bronchoskopia za pomocą elektronawigacji jest jedną z tych metod, które umożliwia dotarcie do małej zmiany położonej obwodowo. Alternatywą tego jest dotarcie do niej z zewnątrz. Tutaj jest oczywiście kwestia dyskusyjna, co jest bardziej, co jest mniej inwazyjne. Każda metoda, w tym oczywiście bronchoskopia nawigacyjna, która umożliwia dotarcie do takiej zmiany i pobranie z niej materiału, robimy to wtedy, kiedy obserwujemy pojedynczy guzek płuca. Tych guzków nie jest mało, ale tylko kilka procent z nich to są wczesne raki, no i to jest cel naszej działalności. Więc jeśli on zmienia swoją morfologię na kolejnym badaniu, albo ma pewne cechy, które przekraczają pewne limity dopuszczalne, no wtedy my musimy dotrzeć do tej tkanki i ją pobrać, żeby wiedzieć, czy to jest wczesny rak płuca, czy nie. No i tutaj właśnie te wszystkie metody, czyli biopsja pod kontrolą TK z zewnątrz, bronchoskopia elektronawigacyjna, czy też tak zwany radialny EBUS, czyli EBUS badanie ultrasonograficzne, które umożliwia dotarcie z zewnątrz, ale nie jest tak precyzyjne jak właśnie bronchoskopia elektronawigacyjna. No to są wszystko niezbędne absolutnie techniki, które no, są dopełnieniem samego programu, no bo cóż byśmy mieli z tego, gdybyśmy potrafili zmianę zidentyfikować, wiedzieć, że ona jest, a nie potrafić jednak pobrać tkanki i powiedzieć, tak, to jest wczesny rak, operujemy go i w związku z tym pacjent wiemy według statystyk, że raki do centymetra, subcentymetrowe właściwie mają przeżycie pięcioletnie w 92%. No, gdzież nam do takich liczb, prawda? Więc to są między innymi techniki, które umożliwią coś takiego, ale dużo pracy przed nami. Panie profesorze, jeszcze tak na koniec podsumowując, chciałabym wrócić do tego wątku, który już troszeczkę pan profesor wspomniał, mianowicie do tego no, bardzo negatywnego wpływu pandemii COVID na profilaktykę onkologiczną, tutaj zarówno na profilaktykę pierwotną, jak i, no i właśnie też na profilaktykę wtórną, czyli na wczesne wykrywanie zmian nowotworowych. Czy zdaniem pana profesora jest jakaś szansa, żeby odwrócić ten negatywny trend, żeby jakoś ewentualnie nadrobić te straty, które w wyniku pandemii w tym obszarze powstały? Trudno mi jest jednoznacznie powiedzieć, że można, nawet nie mogę tego powiedzieć. Wiem od kolegów onkologów, że rzeczywiście pandemia, która szczególnie w tej swojej początkowej fazie spowodowała no, brak dopływu pacjentów do jednostek, które zajmują się diagnostyką, niestety zaowocowała tym, że w późniejszym czasie, i to jest obserwowane na bieżąco, no pacjenci po prostu zgłaszają się w późnym terminie już z chorobą zaawansowaną.
Ja myślę, że z czasem, w tej chwili minął rok, od kiedy pandemia się właściwie rozpoczęła, no nabywamy pewnych zwyczajów, zaczynamy się przyzwyczajać w dobrym tego słowa znaczeniu, znaczy potrafimy się chronić przed zakażeniem, poza tym jednak postępują szczepienia i we wszystkich krajach widzimy, że obydwie szczepionki, które w Polsce są stosowane, tak jak to pokazują doniesienia z Izraela, ze Szkocji, z Anglii, w tak zwanym świecie rzeczywistym, jak to się określa, działają dużo lepiej niż w próbach klinicznych, które były robione przez producentów, prawda? Stąd ludzie starsi w tej chwili właściwie w wielu krajach, i oby tak było jak najszybciej w naszym kraju, no nie są osobami, które są hospitalizowane. Więc na pewno poszerzenie szczepień i wyszczepianie spowoduje, że nabędziemy odporności, ale ostrożności jeszcze przez dłuższy czas nikt z nas nie zdejmie, ponieważ pojawiają się warianty. Ale jakby w pewnym czasie, jak to mamy z tym do czynienia w całym naszym życiu, nabieramy nawyków, przestaje nas paraliżować strach i wiemy, że to jest zmodyfikowana rzeczywistość, ale ona jest nasza i musimy sobie jakoś z nią dać radę. Więc z tego, co wiem z ośrodków z całej Polski, to nie mamy do czynienia mianowicie z czymś takim, że tak, my byśmy chcieli się poddać badaniom i chcielibyśmy przystąpić do programu, ale się boimy. Nie. Z tego, co wiem, i tak to obserwujemy zresztą też w naszym regionie, pacjenci szukają tego kontaktu, wiedzą o programie i szukają tych możliwości. Także miejmy nadzieję, że gdzieś tam się wytworzy równowaga pomiędzy liczbą zachorowań a wyszczepieniami, a potem ona zacznie spadać i po prostu to będzie ten moment przełomowy. Także sytuacja na pewno jest skomplikowana, sytuacja jest złożona i wymaga zarówno od naszych pacjentów i od osób, które będą poddawane tym badaniom, dużej dyscypliny, zastanowienia, ale tym bardziej wymagają tego od personelu medycznego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.